Mamy szkol, kolejny dzień, ruszamy dalej na przygodę. Znaczy przygodę, jedziemy dzisiaj do znajomych, drugi raz, dlatego że dzisiaj po południu ma być pogoda taka byle jaka, ma się zepsuć, mają być burze. A czy będą, to się okaże. A że spotykamy się wszyscy razem, w sumie 2-3 rodziny nawet. Także idziemy do jednego punktu zbiorczego, tam się spotykamy, tam będziemy, nie wiem, plażować, może imprezować, zobaczymy jak to wygląda. A tymczasem zobaczcie, tu mamy, nie wiem czy będzie widać, są kempingi. Kempingi i takie dzikie plaże. Bardzo lubię takie fajne właśnie miejsca, są takie, że nie plaże typowo miejska, gdzie dużo osób, tylko takie samotne plaże, tak zwane dzikie. Wtedy naprawdę mało ludzi, chociaż w tym roku jest zdecydowanie mało ludzi. A tymczasem, dobra, jedziemy teraz do Świebodnika, do Brodariki, tam mamy spotkanie, mamy 60 km, także taki punkt środkowy dla wszystkich. No i ruszamy. Zobaczcie jaki ładny tu jest most w Świebodniku. Szybka zmiana planów nastąpiła ze względu na pogodę i ruszyliśmy do Makarskiej, do Parku Biokovo, na ten taras widokowy szklany, co jest. Zobaczymy, czy przy moim strachu wysokości, lęku wysokości będę w stanie tam po pierwsze wjechać autem, to raz, pierwsze wyzwanie, a drugie wyzwanie wejść na ten taras. Próbujemy, teraz mamy, zobaczcie sobie widoki, na razie mamy morze, mało widać, jak widzicie pogoda taka jest, taka nie inna, trochę pochmurno, górki są tutaj, proszę bardzo, o, mamy góry. Kierujemy się na ten taras widokowy. Zobaczymy jak to będzie. Jesteśmy na parkingu akurat pod Konzumem, a wjedziemy tam. Nie wiem czy będzie widać. Takie lekkie półkole jest. Tam chcemy wjechać na ten park, a potem dalej w górę jeszcze wjechać na górę Sveti-Juri to jest, czy nie wiem, muszę zobaczyć dokładnie. Taki plan. Drobna zmiana, jedziemy jednak busem. Z znajomymi razem pakować, bo są miejsca wolne, także jedno auto zostawiliśmy, jedziemy razem teraz. Busem 9-osobowym, jeszcze lepiej. Ale tam coś się chmurzy, nie? Ja to tam kła, na każdy jak się spłoci. Chodzą i patrzą, gdzie im dzieciak wyleciał. O, tam jest. I tam będzie widać. Jakie ładne widoki. Wszystko ładnie, pięknie, tylko kolejka jak zwykle. A tam pada bodajże. W tamtym miejscu jest. I jednak zrezygnowaliśmy. 2,5 godziny czekania jest. Także bez sensu jest czekać 2,5 godziny, może innym razem trafimy mniej ludzi. Dzisiaj pogoda taka dlatego chyba, każdy pomyślał, że przyjechać. I to są ładne widoki. Ja się muszę skupić na jeździe, ale wam trochę pokażę. Idziemy sobie na plażę, jesteśmy koło Podaki, bardzo blisko Podaki ze znajomymi, także nie nagrywam akurat, bo to troszkę prywatności. Fajnie, bo tu mamy apartament u góry, tam jest swój apartament, Villa Róża, nie wiem. I tu mają plażę prywatną, tam się idzie, o, tam jest plaża, tu jest prysznic, widzę tutaj też i takie, można też na skałkach, to różne opcje, ale mówię, można. Tu mają plażę swoją. O, tu jest plaża. A ten prysznic, a tu kran jest. I później idzie tam dalej na tą plażę. Chyba. Zobaczcie, jaki ładny zachód słońca. Za latarnią się ustawię. Dzisiaj mało nagrywałem, bo jesteśmy ze znajomymi i to nie chcę nagrywać, ale parę chwil wam pokażę. W ogóle będzie pusty. W zeszłym roku byliśmy w tej okolicy też, na ten parking. Tu są takie kempingi na kampery. To było naprawdę dużo osób, a w tej chwili nie ma nikogo. Bardzo mało osób jest. Zejdziemy na dół. Wejdziemy na dół, wam pokażę. Zobaczcie, jak ładnie widać. I tu jest plaża. A, ładny zachód słońca. Woda spokojna. Dzisiaj miała być brzydko cały dzień, a tylko było przez godzinkę czy dwie. Dobra, idziemy dalej jeść i wracamy później do nas. Mamy prawie 3 godziny drogi.